Moim zdaniem ta odpowiedź wynika po prostu ze zjawiska, które w swojej książce, nie chcę o tym mówić za długo, bo to jest obok tematu, ale tego, co nazwałem od nazwiska najwybitniejszego przedstawiciela michnikowszczyzną, czyli takiego przejścia z PRL-u do III RP, która polegała na niejako ochrzczeniu całej en bloc inteligencji pracującej, elity PRL-owskiej, czyli elity państwa skolonizowanego, elity kolaboracyjnej w gruncie rzeczy. Na zasadzie nikogo nie będziemy rozliczać, nikomu nie będziemy zaglądać w to, w jaki sposób się dorobił habilitacji, dlaczego najpierw był docentem i się habilitował, nikogo nie będziemy pytać, w jaki sposób uzyskał paszport i co zrobił, żeby akurat on, a nie kolega z pracy miał szansę i tak dalej, ale za to wszyscy przekręcamy się na nową wiarę. Poprzednia wiara była z kościołem w Moskwie, nowa wiara jest z kościołem w Brukseli. Będziemy wszyscy Europejczykami, bohater podziemia i walki o wolność to wszystkim zapewnia i on wszystkich rozgrzesza jako Mesjasz, ale warunek jest taki, że trzeba tę nową wiarę wyznawać. A ta nowa wiara zakłada, że największym złem jest nacjonalizm, ale tylko polski. I to jest właśnie cały problem. A kto jest polskim nacjonalistą? Polski nacjonalista, ja nie chcę już mówię, zależy się rozwlekać, jak mówię, jestem, tym się różnię od zwolenników michnikowszczyzny, że wszystkie dzieła Adama Michnika czytałem bardzo uważnie. I tam jest to wszystko wyłożone, że polski nacjonalizm, drzemiąca w nas straszliwa, demoniczna siła, która sprawi, że jeśli się tylko nas na chwilę spuści z oka, dopuścimy się pogromów, zniszczymy rodzącą się cywilizację i oddalimy od Europy. Polski nacjonalizm polega właśnie na upominaniu się o polskie krzywdy. I to jest, no mówię oczywiście z ironią, mówię w karykaturze. I ten karykaturalny sposób myślenia obowiązuje w polskich mediach, obowiązuje w polskich elitach naukowych. Jeśli ktokolwiek mówi, że Polakom gdzieś się stała jakaś krzywda, to znaczy, że jest nacjonalistą, czyli chce robić pogromy, to znaczy, że chce stawiać szubienice, jak to pisał Adam Michnik, to znaczy, że chce dzielić Polaków na prawdziwych i nieprawdziwych, w związku z czym trzeba go kontrolnie, prewencyjnie od razu zniszczyć, a co najmniej nie dopuścić do debaty publicznej. Takie nastawienie sprawia, że jest właśnie, jak mówi określony kierunek. Z całą świadomością służalczości, która panuje w wielkich obszarach po 20 latach niepodległości, która sprawia, że gdyby przyszła na przykład z Belwederu od pana prezydenta słusznego, oczywiście niesłuszny, gdyby to zrobił, mogło być inaczej, ale z innych względów właśnie naiwnej wiary w prometeizm tego nie robił. Otóż gdyby przyszła na przykład od pana premiera czy pana prezydenta taka dyrektywa, że trend się zmienia i mówimy o kresach, to oczywiście wiadomo, że ten dyrektor ośrodka kultury gminnego, ten dyrektor, tam wojewoda czy inny, natychmiast sam by szukał, czy on ma gdzieś u siebie jakieś organizacje kresowe, a jeśli ma, to by je nie miał, to by je stworzył, żeby im zaraz nieba przychylić, otworzyć odpowiednie spotkanie, zrobić u siebie seminarium i tak dalej. Być może tego doczekamy i być może temat będzie łatwiejszy, natomiast w tej chwili trend jest taki, że kresowiacy to są polskie ziomkostwa, to jakby polska odmiana Eryki Steinbach, w związku z czym należy to tłumić, należy to tępić. Nie muszę się rozwlekać, bo Państwo o tym wszyscy